No cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film, którego na moim kanale jeszcze nie było. I w dzisiejszym filmie pogadamy sobie trochę o zakupach, o moim podejściu do zakupów, jeśli chodzi właśnie o kwestie ubrań. No i zrobimy sobie też takie jesienne mierzymy, dlatego że właśnie w ostatnim czasie do mojej szafy trafiło parę nowych ubrań i chciałabym je właśnie dzisiaj Wam pokazać, także zapraszam do oglądania, jeżeli taka tematyka Was interesuje. Jeśli mnie obserwujecie tutaj już od jakiegoś czasu, to zauważyliście na pewno, że ja w przeciągu ostatniego pół roku, tak mniej więcej, właściwie odkąd prowadzę swój kanał, to bardzo mocno skupiłam się na tym, żeby zminimalizować ilość rzeczy, którą posiadam, odgradzić mieszkanie i bardzo mocno po prostu przeanalizować to, co jest w moim życiu, co trafia do mojego domu i po prostu świadomie podejmować kolejne decyzje zakupowe, tak żeby one były w zgodzie po prostu ze mną i z moimi jakimiś tam wartościami i zasadami. Dlatego, jeśli chodzi o odgradzanie, no to tak naprawdę ten proces, on się w pewnym momencie kończy, no bo wiecie, nie można odgradzać w nieskończoność, jeżeli robimy to efektywnie, no i moim zdaniem w tym roku ja zrobiłam to bardzo efektywnie, dlatego że bardzo jestem zadowolona z tego, co zostało w moim domu, nie czuję już tego, wiecie, takiego wewnętrznego przytłoczenia i bardzo dobrze się czuję z tą ilością, która została, natomiast jakby życie toczy się dalej i jeśli chodzi na przykład o szafę, no to jeśli oglądaliście moje filmy właśnie z ugracania szafy, to wiecie, jak wielu rzeczy się pozbyłam i jak wiele rzeczy po prostu nie było dopasowane do mojej aktualnej sytuacji, do mojego aktualnego jakiegoś tam gustu czy stylu. I ja wiedziałam, że z czasem, kiedy już tak naprawdę trochę ochłonę, kiedy już przeanalizuję jakieś braki albo w jaką stronę chciałabym w ogóle z tym swoim stylem pójść, no to wiedziałam, że te zakupy się po prostu będą pojawiać, natomiast one nie będą już wyglądały tak, jak wyglądały do tej pory. Nie będą chaotyczne, nie będą robione z nudów, nie będą robione pod wpływem jakiegoś impulsu zakupowego, tylko one będą raczej właśnie przemyślane, będą raczej właśnie zakupami, które uważam, że są potrzebne albo które faktycznie chcę zrobić z taką pełną świadomością i chcę wydać na te rzeczy swoje pieniądze. Więc wiedziałam, że jakby to nie jest tak, że ja teraz będę żyła do końca życia z tą szafą, którą sobie teraz zostawiłam. Wiedziałam, że tamte ubrania będą rotować, dlatego że ja cały czas jakby staram się trochę znaleźć swój styl. Cały czas próbuję znaleźć jakiś taki złoty środek, jeśli chodzi o szafę. Więc ja wiedziałam, że to jest proces i że to nie jest tak, że to, co w mojej szafie w tym momencie zostało, to już jest, wiecie, zamknięty temat. Tylko ja wiedziałam, że z czasem będę się, nie wiem, czegoś się znowu pozbywać, albo będę coś chciała właśnie nabyć nowego. I chciałam po prostu trochę jakby zacząć ten film właśnie takim wstępem, dlatego że ja bardzo nie lubię właśnie takiego podejścia, to głównie się właśnie dzieje w internecie, że kiedy osoba deklaruje się jako osoba, która jest minimalistką albo minimalistą i zaczyna odgradzać swoją przestrzeń, zaczyna jakby minimalizować ilość rzeczy w swoim otoczeniu, to gdy ta osoba podejmuje jakąś świadomą decyzję zakupową i coś trafia do niej nowego, to jest z tego rozliczana. I ja bardzo tego nie lubię, dlatego że umówmy się, ale większość z nas po prostu kupuje rzeczy, nawet jeżeli jest minimalistą. To nie jest tak, że teraz nagle zostanę z tą ilością do końca życia. No, no nie. Więc chciałam Wam po prostu powiedzieć, jak to u mnie wygląda. To nie jest tak, że ja teraz sobie się deklaruję, że ja nigdy w życiu nic nie kupię albo rok bez zakupów i ja nigdy w życiu tego nie powiedziałam i raczej tego nie powiem, dlatego że jestem zwolenniczką po prostu już teraz, kiedy mam tą świadomość, że minimalizm to nie jest po prostu sztywne trzymanie się jakiejś określonej ilości rzeczy albo po prostu takiej idei posiadania jak najmniej, to ja już teraz wiem, że to jest po prostu dla mnie ta wolność, że ja mogę po prostu kupić sobie coś bez wyrzutów sumienia,
po prostu ograniczając się w pewien sposób do rzeczy, które mnie zachwycają, które są mi potrzebne, które sobie chcę świadomie kupić, a właśnie nie zakupy z nudów, pod wpływem impulsu i tak dalej, takie bardzo chaotyczne. Więc dla mnie tym jest właśnie minimalizm. Dla mnie minimalizm jest trochę takim zrezygnowaniem z tego nadmiaru, takiej byle jakości, kupowania szybko, bezmyślnie, pod wpływem właśnie jakiegoś impulsu, na rzecz bardzo świadomych wyborów po prostu zakupowych i wydawania pieniędzy w bardzo świadomy sposób. Więc chciałam tylko tak na wstępie właśnie Wam opowiedzieć, jak wygląda teraz ten proces zakupowy u mnie i jak w ogóle wygląda to w kwestii mojej szafy i budowania sobie takiej szafy, powiedzmy, idealnej. A chociaż mam takie wrażenie, że moja szafa nigdy nie będzie idealna, bo jednak moja sylwetka się zmienia bardzo często, mój gust się zmienia bardzo często i oczywiście chciałabym, mam, wiecie, w głowie taką wizję, że chciałabym mieć swój w końcu ten jeden, jedyny styl, który będzie taki mój, który będzie mnie jakoś tam określał i definiował, ale znalezienie tego stylu jednak mimo wszystko uważam, że jest bardzo trudne. Ja jestem właśnie teraz trochę w takim procesie właśnie szukania tego swojego stylu, więc chcę to nagrywać, chcę po prostu Wam pokazywać, że to nie jest tak, że teraz ja już Wam pokazuję po prostu swoją idealną szafę. No nie, ta szafa będzie ewoluować, ale chcę po prostu, żeby ona ewoluowała w taki bardzo mądry i świadomy sposób. O, to bardzo chciałabym, żeby tym filmem wybrzmiało, więc jeśli chodzi o wstęp, to byłoby na tyle a propos właśnie mojego podejścia do zakupów i budowania szafy. Natomiast bardzo chciałabym jeszcze nagrać taki film, może gdzieś pod koniec roku, albo może na początku przyszłego roku, w którym Wam w ogóle opowiem o moich takich zasadach, też zasady to źle trochę brzmi, bo to brzmi bardzo tak sztywno i ograniczająco, ale chciałabym Wam po prostu opowiedzieć o moim podejściu w różnych kategoriach życia, że tak powiem, jakie jest moje podejście właśnie do minimalizmu. Wydaje mi się, że to może być trochę takie fajne, inspirujące, że jednak ten minimalizm to nie jest takie, wiecie, sztywne trzymanie się jakichś zasad, które gdzieś się tam wyczytało w internecie. Więc jeśli chodzi o wstęp, to by było na tyle, ale jeszcze a propos właśnie szafy i minimalizowania szafy, to powiem Wam o e-booku, który przeczytałam, myślę, że spokojnie ponad miesiąc temu, natomiast chciałam o nim powiedzieć w tym filmie, bo wiedziałam, że to fajnie jakoś będzie nawiązywać właśnie do tej tematyki. I jeśli chodzi o e-book, który przeczytałam i który bardzo mi dał dużo do myślenia i bardzo mnie skłonił też trochę do refleksji a propos ubrań i moich właśnie wyborów zakupowych, to jest e-book Gabi, czyli chociażby, i e-book ma tytuł Minimalizm w szafie, kupuj mniej, wyglądaj lepiej. I ja Wam powiem, że ja bardzo rzadko już teraz kupuję takie e-booki twórców internetowych. Chciałam po prostu trochę od tego odejść, dlatego że miałam wrażenie, że jest tego po prostu za dużo w moim życiu i cały czas gdzieś mi atakowały jakieś takie różne treści właśnie, no różnych twórców po prostu w internecie. Natomiast Gabi bardzo do mnie przemawia w takim kontekście, że bardzo mnie inspiruje do zmian, takich pozytywnych zmian. No i właśnie kupiłam ten jej e-book trochę poniekąd też po to, żeby ją wesprzeć jako właśnie twórcę internetowego, ale też dlatego, że wiedziałam, że spostrzeżenia Gabi są bardzo trafne zawsze i bardzo trafiają w takie miejsca w mojej głowie, które dają mi bardzo po prostu dużo do myślenia. Więc przeczytałam sobie tego e-booka, wciągnęłam go po prostu dosłownie jednego wieczora. Bardzo, bardzo jest inspirujący ten e-book, dlatego że on właśnie pokazuje dużo takich sytuacji, które dla nas po prostu czasem są takie mocno nieoczywiste i one wręcz gdzieś nam się zacierają, jeśli właśnie mamy jakiś problem z zakupami, a Gabi po prostu pokazuje te dokładne opisy sytuacji, które czasem powodują, że my wpadamy w to błędne koło ciągłego kupowania i ciągłego poczucia, że nie mamy co na siebie włożyć. I bardzo dużo jest w niej takich trafnych rad po prostu. Jak właśnie kupować mądrze, jak stworzyć taką szafę, z której naprawdę będziemy zadowoleni, więc bardzo, bardzo Wam polecam tego e-booka. On mi dał naprawdę bardzo dużo takiej motywacji, też takiej inspiracji, ale dał mi po prostu takie poczucie, że to może być długi proces, że w tym wszystkim po prostu bardzo ważne jest to, żeby po prostu siebie obserwować, obserwować swoje samopoczucie, obserwować swoje pierwsze reakcje na przykład na daną rzecz. I też bardzo dał mi takiego kopa motywacyjnego do tego i trochę takie poczucie, że mogę popełniać błędy na tej drodze i że to nie jest nic złego, dlatego że te porażki zakupowe i te błędy zakupowe, one się będą
po prostu działy i to jest normalna rzecz i nie można po prostu mieć przez to do siebie żadnych pretensji, dlatego że nie jesteśmy w stanie zawsze ocenić, czy coś jest dla nas po prostu najlepsze, dopóki tak naprawdę no, nie będziemy trochę z tą rzeczą żyć, więc uważam, że ten e-book jest po prostu taką perełką, takim odkryciem w kwestii właśnie takich poradników a propos minimalizmu i a propos właśnie budowania szafy, bo nie ma tam takich wskazówek typu 10 rzeczy, które powinnaś mieć w szafie minimalistki. Bardzo, bardzo tego nie lubię, więc jeśli właśnie szukacie czegoś takiego mocno, co Was zainspiruje do zmian, co Wam też otworzy trochę głowę na to, że jednak jesteśmy tylko ludźmi i możemy podejmować też często błędne decyzje, to na maksa Wam polecam tego e-booka. Uważam, że to jest super, super wartościowa książka, tak, treść, którą jeżeli wchodzicie w ten świat minimalizmu, to możecie przeczytać i na pewno coś z niej wyciągniecie, właśnie zwłaszcza jeżeli macie problemy z zakupami. Więc widzę, że gadam już ponad 10 minut, więc jeśli chodzi o wstęp, to by było na tyle i przejdziemy sobie teraz do mierzenia tego, co do mojej szafy ostatnio trafiło i zobaczycie, co udało mi się znaleźć. Będą tutaj rzeczy, które mnie totalnie zachwyciły, ale będą też rzeczy, które okazały się po prostu nietrafionym zakupem, ale stwierdziłam, że po prostu też w tym filmie Wam je pokażę. Okej, jeszcze zanim zaczniemy, to jeszcze tylko powiem Wam, że jeśli chodzi o moje zakupy i właśnie robienie tak naprawdę zakupów, to ja zaczynam od tego, że robię sobie po prostu listę, taką bardzo przemyślaną listę zakupów. Spisuję sobie to w telefonie, więc wrzucę Wam tutaj na ekranie właśnie tą moją listę, jeśli chodzi o jesienno-zimowe zakupy, już mogłabym powiedzieć. I jeśli chodzi właśnie o podejmowanie decyzji zakupowych, to po prostu ja się kieruję tą listą. I wszystkie rzeczy, które Wam pokażę, są właśnie z tej listy. Więc jeśli chodzi o pierwszą rzecz, może zaczniemy sobie w ogóle od tego, że zamawiałam z paru marek, dlatego że też chciałam przetestować sobie dwie polskie marki, więc będzie tutaj trochę tych rzeczy właśnie z polskich marek. I jeśli chodzi właśnie o składy, też będą raczej po tej stronie dobrej, bo teraz staram się po prostu wybierać takie materiały, które są po prostu właśnie naturalne i ogólnie ubrania z dobrym składem, więc jeśli chodzi o pierwszą markę, którą sobie przetestujemy i którą Wam pokażę, to jest marka Nango. I wydaje mi się, że akurat tej marki nie trzeba Wam za bardzo przedstawiać, bo wydaje mi się, że ona jest dość znana, dość popularna, jeśli chodzi właśnie o polskie marki. I powiem Wam, że jeśli chodzi akurat o moje doświadczenia z tą firmą, to bardzo, bardzo mi się podobają rzeczy, które oni właśnie mają na stronie. Natomiast nie wiem czemu, ale jakoś jak te rzeczy do mnie przychodzą, to ten zachwyt mi przechodzi. I ogólnie nie mówię, że te rzeczy są brzydkie, są złe, tylko są po prostu jakby nie na mnie skrojone. I tutaj mam trochę z tym problem. Dlatego pokażę Wam dzisiaj właśnie dwie rzeczy z tej marki, które sobie zamówiłam, które też miałam właśnie na tej liście. I pierwszą rzecz mam już na sobie i to jest taki top long sleeve bardziej, właśnie rozpinany tutaj pod szyją, właściwie on jest rozpinany na całej długości, ale no jednak jest tak przeznaczony do tego, żeby wiecie, nosić go tak tylko tutaj delikatnie rozpiętego. Ten materiał jest ogólnie bardzo przyjemny dla ciała, jest cienki, jest dość cienki, natomiast jak widzę nigdzie nie prześwituje, ja mam pod spodem cielisty stanik i powiem Wam tak, przepiękny jest ten top i bardzo mi się podobał na stronie. Natomiast, nie wiem czy to widzicie, ale no, rękawy są dla mnie po prostu zbyt długie i przez to jest no, trochę niekomfortowy. Nie podoba mi się to, że są właśnie te rękawy takie bardzo długie. Jak go podwinę, to nie podoba mi się to, że on się tu po prostu marszczy na rękach. Jest bardzo, bardzo krótki. Ja mam teraz na sobie chyba rozmiar S, z tego co kojarzę. Jest po prostu bardzo kusy. Ja ogólnie lubię takie krótkie topy, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę za krótkie. I nie czuję się trochę komfortowo, bo jak podnoszę ręce, to wszystko mi podjeżdża do góry i widać mi cały brzuch. Natomiast bardzo jest ten top ładny i bardzo mi się podoba, natomiast właśnie nie jest taki, wiecie, zachwycający i idealny, taki jakbym chciała. Więc ten top niestety poleci do zwrotu. Bardzo żałuję, bo naprawdę powiem Wam, że jak go zobaczyłam na stronie, to byłam nim zachwycona i oglądałam go już parę dobrych miesięcy. Więc tak, więc niestety z tym topem się żegnam
ale naprawdę, jeżeli szukacie czegoś takiego, to bardzo Wam polecam, bo jest naprawdę super. I jeśli chodzi o rzecz drugą, którą zamówiłam z tej marki, to zamówiłam takie szerokie, czarne spodnie z wysokim stanem. I to jest coś, co już zwróciłam, dlatego że tam powoli mijał termin właśnie zwrotu, więc pokażę Wam tylko tutaj na przebitkach. I te spodnie były cudowne, była przepiękna jakość, idealnie wysoki stan, pięknie były tutaj dopasowane właśnie na górze, w, no właśnie wiecie, przy talii i w ogóle tutaj w biodrach. Natomiast miały za szerokie moim zdaniem nogawki dla mojej sylwetki i czułam się trochę za bardzo taka przeskalowana, ja aż tak bardzo nie lubię takich szerokich rzeczy. Ogólnie leżały przepięknie, ale po prostu było za dużo tego materiału, a uważam, że jak za taką cenę, za spodnie, to jednak już nie powinnam wkładać w nie żadnego wysiłku, jeśli chodzi na przykład o zwężanie, skracanie i tak dalej. One już po prostu powinny być idealne, natomiast jakość była naprawdę wspaniała. Ok, kolejna rzecz z mojej jesiennej listy zakupów to są spodnie. I zaraz z Was zniżę i pokażę Wam te spodnie. Na razie jeszcze Wam opowiem chwilę a propos tych spodni. Szukałam po prostu takich klasycznych, grafitowych, bardzo ciemnych lub czarnych właśnie spodni z prostą nogawką, bardziej właśnie w takim stylu trochę mom jeans. Natomiast bardzo mi zależało na tym, żeby spodnie miały bardzo wysoki stan i te właśnie takie mają. Są bardzo wygodne, bardzo. Są bardzo takie elastyczne i bardzo przyjemnie się w nich chodzi. Nie są, wiecie, takie sztywne. Idealna jest długość, bo jest dosłownie troszeczkę przed kostkę, więc właśnie o taki mi chodziło. I mają przepiękny kolor, bo to jest taki grafit, ale taki właśnie ciemny grafit. Te spodnie są z mango i ja mam na sobie rozmiar 38, z tego co kojarzę. Oczywiście linki też Wam wszystkie podam do tych rzeczy, ale jeśli chodzi akurat o jeansy, to jestem mega, mega zadowolona, także bardzo Wam polecam, jeżeli właśnie szukacie takiego właśnie modelu spodni, to moim zdaniem właśnie te mom jeans z mango są takie idealne właśnie w punkt, nie są takie bardzo, wiecie, bardzo mom jeans, są bardziej właśnie takie luźniejsze jeansy z prostą nogawką i z bardzo wysokim stanem, bo to jest dla mnie zawsze bardzo ważne, więc jeśli chodzi o jeansy, to zakup jak najbardziej udany. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, to jest to wełniana kurtka. Ona w większości jest wełniana. Ma domieszkę poliestru, natomiast nie ma tutaj żadnej podszewki. To jest kurtka z Zary. I powiem Wam, że bardzo, bardzo chciałam sobie kupić właśnie coś takiego właśnie bardzo przyjemnego, bardzo ciepłego, wełnianego. Natomiast w takim kroju bardziej płaszczyka, bardziej właśnie takiej kurtki koszulowej. I zależało mi właśnie na tym, żeby to na pewno była wełna, żeby to było ciemne. Początkowo obstawiłam coś czarnego, natomiast powiem Wam, że ten kolor jest bardzo ładny, jest bardzo neutralny, bo to jest taki czekoladowy, ale bardziej w tą stronę taką chłodną. Natomiast powiem Wam, że nie wiem, dlatego że ta kurtka jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka. Ona jest taka bardziej właśnie o kroju oversize. I wydaje mi się, że to po prostu widać, że ona jest, widzicie, taka no jednak trochę szeroka. Te rękawy też ma tutaj takie dość obszerne, więc nie wiem tak naprawdę na jaką pogodę ona mogłaby być dobra, dlatego że tutaj jednak wszędzie wiatr będzie hulał. Zapięta wygląda mocno średnio moim zdaniem. W sensie ja na pewno zapiętej bym nie chodziła, więc raczej w odpiętej. Wełna jest taka mega przyjemna, przyjemna jest bardzo, w ogóle nic tutaj nie gryzie. No i jednak jest mega dobrze zrobiona, tutaj absolutnie ja się nie mam do czego przyczepić. Tylko tak naprawdę ja nie wiem, czy ona będzie miała u mnie zastosowanie, czy nie jest trochę za bardzo, wiecie, taka szeroka. Ale z drugiej strony bardzo mi się to podoba, że to jest taki trochę właśnie modowy element i to jest trochę coś innego niż właśnie to, co mam w swojej szafie. Zastanowię się jeszcze na pewno i dam Wam znać, czy ją zostawiłam. Ja mam na sobie ten najmniejszy rozmiar, czyli XS na S, dlatego że zamawiałam M na L, bo tylko taka była dostępna, żeby w ogóle zobaczyć, jak jakościowo. Była ogromna, więc ja mam na sobie ten najmniejszy rozmiar i moim zdaniem ona i tak jest bardzo, bardzo taka szeroka, bardzo obszerna. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, to już będzie coś z kategorii akcesoria. I powiem Wam, że bardzo długo szukałam takiego kremowego zestawu czapki i szalika i szukałam go już od zeszłego roku, ale jakoś nie byłam w stanie znaleźć nic takiego, co mi się jakoś tak bardzo spodobało, a jak zauważyłam to na Zalando, to po prostu się zakochałam. To jest wełniany szalik, on jest w większości wełniany, bo ma chyba 80% wełny
z marki Tommy Jeans. Nigdy w życiu nic z tej firmy nie kupowałam, natomiast jak zobaczyłam ten szalik i zobaczyłam jego skład i to, że on jest taki piękny, kremowy, to jest dokładnie to, o co mi chodziło, no to oczywiście, że musiałam go w końcu kupić. Zamówiłam go na Zalando i powiem Wam, że jestem zachwycona i ten szalik zostaje na bank ze mną. Jest idealnie po prostu taki otulający, nie jest jakiś bardzo obszerny, jak widzicie, że on nie ma tutaj tak bardzo, bardzo dużo tego materiału, ale właśnie przez to, że on jest bardzo gruby, taki bardzo mięsisty, no to tutaj wszystko jest po prostu tak opatulone, Jezu, uwielbiam to. Ma też tutaj takie delikatne frędzelki, te frędzelki też nie są jakieś nie wiadomo jak długie, też mi się to na maksa podoba, powiem Wam, że jestem zachwycona tym szalikiem. I no nie mogę się doczekać, aż po prostu zaraz to zerwę wszystkie te metki i będę już w nim sobie pomykać, bo już są czasem takie poranki, że no jednak jest trochę chłodno. Także, jeżeli szukacie właśnie takiego szalika, to daję znać, że coś takiego właśnie znalazłam na Zalando. Oczywiście dam Wam też link pod spodem. Jeśli chodzi o jakieś tutaj takie elementy dekoracyjne, no to właściwie tylko i wyłącznie tutaj ma taką naszywkę metalową, właśnie z logo Tommy Jeans, ale poza tym jest całkowicie prosty, klasyczny, nic tutaj nie jest wydziwiane w tym szaliku. Nie sypie się z niego, bo niestety też często z takich wełnianych rzeczy się po prostu wszystko sypie dookoła, a tutaj nie zauważyłam, żeby coś z niego leciało, więc jestem na maksa zadowolona. Jeśli chodzi o kolejną markę do przetestowania, no to tutaj jest polska marka La Sarta. Nie wiem, czy ją kojarzycie, ja już ją znam przed paru lat, ale tak naprawdę nigdy w życiu nic tam od nich nie zamawiałam. No i w tym filmie pokażę Wam trzy rzeczy, które u nich zamówiłam. Pierwsza rzecz to jest taki klasyczny, bawełniany long sleeve w kolorze takim, oni to na stronie mają napisane jako oatmeal, czyli taki kolor takiej owsianki i powiem Wam, że zdecydowanie to jest coś przepięknego. Jak ja ten top dostałam i jak ja go ubrałam, to ja byłam po prostu zachwycona, mimo że to jest bardzo prosty top, tutaj się nic w nim nie dzieje, ale on jest idealnie skrojony, ma idealną długość rękawów, przepięknie przylega w ogóle do ciała, on jest trochę dłuższy, dlatego ja użyłam sobie go w spodnie, ma idealny dekolt, co też nie jest takie oczywiste, dlatego że czasem te dekolty po prostu są albo za nisko, albo też za wysoko, a ten jest taki idealny krunek i ten prążek jest dokładnie taki, o jaki mi chodziło, czyli właśnie taki bardziej 3D, ten materiał jest na maksa przyjemny, super jest przyjemny ten materiał. No i po prostu ten top wygląda idealnie. Jak widzicie, on po prostu z każdej strony na mojej sylwetce się po prostu pięknie dopasowuje i leży dokładnie tak, jak powinien leżeć. Mogę jedynie po prostu powiedzieć, że jestem nim zachwycona i nic więcej tutaj nie mam do dodania, nie ma żadnych wad moim zdaniem. Ten materiał też jest taki bardzo gruby, bardzo mięsisty, ale nie ciśnie mnie nigdzie, nigdzie mnie nie uwiera, jest tak na maksa elastyczny, że chodzenie w nim to jest po prostu przyjemność i powiem Wam, że ten kolor oatmeal to jest coś pięknego, bo to jest taki beż chłodny, taki złamany trochę właśnie szarością. Przepiękny jest, bardzo jest taki twarzowy ten kolor. Bardzo Wam polecam. Jeżeli szukacie takich long sleeve'ów dobrej jakości, to wydaje mi się, że ta marka może być dobrym wyborem. Także ja polecam i pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy, które mam z tej firmy. Ok, i ostatnie dwie rzeczy. Zacznijmy sobie może od pierwszej, bo już ją tutaj mam w rękach. I to jest czapka. Czapka wełniana. Ona ma 80% wełny i 20% poliamidu albo poliestru. Poliamidu. I od razu sobie z Wami tutaj przymierzę. Ja już ją mierzyłam w lustrze, ale zmierzę też jeszcze tutaj z Wami. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba ta czapka. Jest bardzo taka twarzowa, jest pięknie taka właśnie jasna, kremowa. I uważam po prostu, że do mojego kształtu głowy bardzo, bardzo pasuje ta czapka. Więc generalnie bardzo jestem z niej zadowolona i ona na pewno ze mną zostanie. Jeśli chodzi tutaj o ten ściek, to moim zdaniem on jest na tyle taki gruby i na tyle ciasny, że nie będzie ta czapka przewiewać nigdzie, bo też niestety no jest często taki problem z tymi czapkami, że ten ściek jest taki bardzo luźny, ale tutaj widzę, że jest jak najbardziej wszystko ok i te dziurki są bardzo takie prawie, że niewidoczne. Więc jeśli chodzi o czapkę, to jestem mega z niej zadowolona. To znaczy, no wiecie, jeszcze jej nie nosiłam, ale jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenie, to czuć, że jest bardzo porządna, jest po prostu bardzo gruba i taka no ciepła. Jak się zakłada na głowę, to wiecie co, to od razu jest takie
no takie uczucie, że aż grzeje w głowę, dlatego że jest no właśnie w większości wełna. I uważam, że akurat ta czapka mi bardzo pasuje, bo to też nie jest takie oczywiste. Ja z czapkami mam różne takie, wiecie, przygody. Niestety bardzo ciężko jest mi znaleźć czapkę, która będzie na mojej głowie po prostu dobrze wyglądała. A ta mi się bardzo podoba, więc ta czapka na pewno ze mną zostaje. I jeśli chodzi o drugą rzecz, to zniżę Was trochę na dół, bo będę Wam chciała pokazać też spodnie. I jeśli chodzi o spodnie, to zamówiłam właśnie taki klasyczny model z szeroką, prostą nogawką i jak widzicie, bardzo ładnie leżą, w ogóle bardzo ładnie są tutaj dopasowane. Mają tutaj z tyłu gumkę, więc są bardzo takie wygodne i komfortowe. Mają bardzo wysoki stan, na tym też mi bardzo zależało. No i mają właśnie idealną szerokość nogawki, nie są takie bardzo, bardzo szerokie, bo ja tego właśnie bardzo nie lubię. Są idealne na długość, takie, że jak założę buty, no to będą tak idealnie na tych butach leżeć. Nic się tutaj po prostu... No nie mam tutaj nic tak naprawdę do zarzucenia. Te spodnie wyglądają idealnie, dokładnie takie jak chciałam. Mają też szlufki, więc można dodatkowo do nich sobie tutaj zamontować pasek. Mają kieszenie tylko tutaj z przodu i są te kieszenie takie naprawdę bardzo głębokie. Bardzo przyjemny jest ten materiał. Bardzo mi się podobają te spodnie i one chyba też ze mną zostaną. Powiem Wam, że jeszcze muszę się chwilę nad nimi zastanowić, natomiast leżą idealnie. Dokładnie o takie spodnie mi chodziło. Więc generalnie powiem Wam, że jeśli chodzi o tą markę, to ona mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, bo jak widzicie, wszystkie trzy rzeczy, które od nich zamówiłam, leżą idealnie. Naprawdę wszystko tutaj gra, wygląda to wszystko jakby to było szyte dosłownie na moją sylwetkę, więc jestem bardzo zadowolona. I ostatnia rzecz, to już będzie coś takiego typowo domowego, ale zacznijmy może od takiego wprowadzenia, dlatego że dres, który teraz Wam pokazuję, to jest dres z Adanoli. Natomiast ona jest mocno rozpromowana przez wszystkie influencerki, przez wszystkie jakieś właśnie amerykańskie youtuberki, blogerki i tak dalej. I nie ukrywam, że po prostu ja jak słyszałam o tej marce, to zawsze słyszałam takie głosy, że ta jakość jest po prostu top, że tutaj nie ma się absolutnie do czego przyczepić i że te rzeczy po prostu wytrzymują lata. I oczywiście początkowo w ogóle bardzo spodobała mi się ich taka najbardziej chyba popularna bluza właśnie z napisem Ada. Natomiast ta bluza w ogóle jest nie do dostania, ona jest wiecznie wyprzedana i po prostu jej nie ma. No i z racji tego, że ja poszukiwałam usilnie szarego, pięknego, klasycznego, prostego dresu właśnie dobrej jakości i przeszukałam naprawdę bardzo dużo sklepów, też w tym polskich marek i znalazłam jedną polską markę, która miała bardzo fajny dres i to jest Mia Warsaw, natomiast nigdy nic od nich nie miałam, więc stwierdziłam, że skoro już mam takie marzenie, żeby coś mieć z tej marki Adanola, no to stwierdzam, że może warto po prostu kupić ten wymarzony szary dres. Wiem, że to się może wydawać Wam śmieszne, że ktoś marzy o dresie, natomiast ja wiedziałam, że ja będę chciała kiedyś po prostu sprawdzić na sobie tą firmę, sprawdzić tą jakość, no i kupić sobie po prostu porządne dresy, porządną bluzę do chodzenia po prostu po domu, tak żeby czuć się super. I właśnie zamówiłam sobie klasyczny, szary, prosty dres z szarą bluzą, z szarymi spodniami, z bardzo delikatnym nadrukiem tej Adanoli, tak że go praktycznie w ogóle nie widać, nie widać w ogóle tego brandu. I to mi się też bardzo podoba, że on nie jest taki oczywisty. Natomiast powiem Wam jedną rzecz. Jeżeli chcecie zamawiać coś z tej strony, to liczcie się z tym, że paczka może trafić na cło i będziecie musieli zapłacić od tego podatek. I niestety tak było w moim przypadku. Więc tutaj mam trochę mieszane uczucia. Bardzo się cieszę z tego dresu, jestem nim zachwycona. Natomiast bardzo boli mnie cena, którą za niego zapłaciłam, bo o ile sam dres sam w sobie nie był aż tak bardzo drogi, bo w polskich markach te dresy kosztują podobnie, tak dopłata do tego cła, tego podatku, no zabolała mnie bardzo. I powiem Wam, że to jest jedyny mankament, jeśli chodzi o to zamówienie, właśnie to, że ta paczka wpadła po prostu na cło i musiałam do niej dopłacić. Natomiast jeśli chodzi o samo ubranie, to jestem zachwycona. Ten dres jest tak mięsisty, jest tak porządny, jest tak gruby, jest tak ciepły, przyjemny. Nie mam absolutnie po prostu żadnego ale do tego dresu. Leży idealnie. Ja bardzo chciałam, żeby ten dres był taki, wiecie, luźny, żeby on nie był nigdzie opinający i on dokładnie taki jest. Przy tym ten kolor jest idealnie taki, jak chciałam, czyli taki jasno-szary. Dokładnie takiego dresu szukałam przez wiele, wiele lat. I naprawdę powiem Wam, że jak chodzę teraz w nim po domu, on się nigdzie nie wypycha, nigdzie się nie rozchodzi,
nie jest niekomfortowy. Natomiast daję Wam tylko znać, że ja sobie taki dres sprawiłam. Po wielu, wielu latach po prostu kupowania najtańszych byle jakich stwierdziłam, że chcę mieć po prostu porządny, ładny dres, w którym się nie będę wstydziła nawet wyjść z domu. I jak najbardziej, wychodzę w nim na spacer, wychodzę w nim do sklepu. Chodzę w nim praktycznie non-stop i powiem Wam, że jestem zachwycona. Naprawdę bardzo się cieszę, że się zdecydowałam na ten zakup, dlatego że już teraz nie mam takiego parcia, że muszę mieć jakieś kolejne dresy do chodzenia po domu. Po prostu mam jedne, w których uwielbiam chodzić i oczywiście mam jakieś jedne na zmianę, ale nie szukam już teraz tak naprawdę niczego więcej, bo z tego jestem mega zadowolona. I oczywiście dam Wam link do tego dresu w opisie na dole. Ja mam rozmiar S i góry i dołu i jak widzicie, no jednak jest to. Ta bluza jest dość szeroka, spodnie są takie akurat w sam raz, nie są takie bardzo, bardzo luźne, ale też nie są takie jakieś mocno opięte, natomiast bluza jest luźna. Ten ściągacz bardzo dobrze trzyma, można go oczywiście też odwinąć, wtedy ta bluza jest trochę dłuższa. Ale mi się podoba właśnie, jak ona jest tak bardziej podwinięta i to po prostu bardzo dobrze wygląda. I to by było tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Jak widzicie, nie było tego dużo, natomiast jeszcze rzeczy, które Wam tutaj pokazałam, też wymagają ode mnie trochę zastanowienia się i nie wszystko ze mną zostanie. I raczej właśnie wychodzę z takiego założenia, że chcę, żeby te moje zakupy były takie bardzo przemyślane, bardzo świadome i żeby po prostu nie kupować byle czego i na szybko, tylko żeby jak już czegoś potrzebuję, to żeby naprawdę zrobić jakieś porządne takie rozeznanie, co jest w ogóle dostępne, jaki mam budżet przede wszystkim. I to jest jeszcze w ogóle bardzo ważne, dlatego że jeśli chodzi o te moje zakupy, które Wam dzisiaj tutaj pokazałam, to żadna z tych rzeczy nie została kupiona za moje takie bieżące pieniądze. Wszystko tak naprawdę kupiłam z budżetu Vinted, więc polecam Wam bardzo sprzedawać rzeczy, których nie nosicie i kupować rzeczy, które się Wam bardzo podobają i które Was zachwycają, bo wtedy Wasza szafa po prostu będzie ewoluować w tą dobrą stronę i właśnie taki chcę przekaz trochę tym filmem nieść. Więc bardziej tutaj nie chodzi o to, żeby Was nakłaniać do zakupu, tylko właśnie, żeby też Wam pokazywać cały ten proces, jak ja tą szafę buduję, jak ja o tych zakupach myślę, jak ja te rzeczy w ogóle też właśnie przymierzam, jak ja decyduję o tym, czy one ze mną zostaną. Chcę Wam pokazywać cały ten proces, a nie tylko efekt końcowy, że patrzcie, tak wygląda moja szafa, bo ja wiem, że mi to bardzo utrudniało w ogóle cały ten proces, no trochę zmiany swoich nawyków. Ja lubię widzieć, jak coś się dzieje, a nie jak coś już jest zakończone i zrobione. Więc mam nadzieję, że tym filmem dałam Wam trochę takiej inspiracji do tego, żeby budować swoją szafę bardzo powoli, bardzo świadomie i po prostu może nie skupiać się na tym całej swojej uwagi, ale żeby dać temu jakąś część swojej swojej uwagi jednak mimo wszystko, żeby to nie było takie bardzo chaotyczne, impulsywne, tylko po prostu przemyślane. Dobrze, także kończę ten film. Mam nadzieję, że nie wyszedł za długi. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym już za tydzień. Pa!